W miniony weekend wystartowała runda rewanżowa piłkarskiej trzeciej ligi. Na derby powiatu ostródzkiego czekali zarówno sympatycy Sokoła, jak i Huraganu. 8 marca w Morągu podopieczni Wojciecha Tarnowskiego próbowali zmazać plamę na honorze po dotkliwej porażce u siebie 1-5. Ta sztuka im się jednak nie udała. Pierwsi do bramki trafili gospodarze, którzy w 20 minucie wykorzystali rzut karny. 11 na bramkę zamienił Daniel Chiniński. 12 minut później kibice Moronga mogli cieszyć się z kolejnego trafienia. Tym razem na listę strzelców wpisał się Paweł Galik. Podopieczni Wojciecha Tarnowskiego przegrywali już 2-0. Takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. W składzie Ostrudzian na drugie 45 minut zaszła jedna zmiana. Miejsce Macieja Kozioła na murawie pojawił się Piotr Piceluk. W 57 minucie sędzia spotkania pokazał czerwoną kartkę dla zawodnika gospodarzy. Boisko musiał opuścić Mateusz Czornieja. Minuty uciekały, a Sokół, pomimo iż w przewadze, nadal nie potrafił znaleźć drogi do bramki rywali. Chyba nikt z zespołu z Ostrudy nie miał pomysłu, jak rozmontować obronę gospodarzy. Bramkarz Morążan sfaulował w polu karnym rywala, a 11 pewnie wykorzystał Paweł Sędrowski. Szansę na doprowadzenie do remisu miał Wojciech Figurski, ale jego silny strzał obronił golkiper gospodarzy, a dobitka Pawła Podchorodeckiego była niecelna. W Morągu na derbach pojawiła się bardzo duża ilość kibiców z Ostrudy. Niestety ich głośny doping nie pomógł piłkarzom. Sokół najbliższy mecz zagrał u siebie. 15 marca podopieczni Wojciecha Tarnowskiego zmierzą się z Płomieniem Ełk. To będzie kolejny mecz na szczycie. Ostrudzianie w tabeli zajmują trzecie miejsce z dorobkiem 42 punktów. Piłkarze z Ełku wskoczyli na pozycję lidera i mają 2 oczka przewagi nad Sokołem.